Konsekracja świętemu Józefowi. Dzień 15. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami. Jezus i Maria nie tylko naginali swoją wolę do woli Józefa, ponieważ był głową świętej rodziny, ale z miłości poddawali mu również swoje serca. Święty Piotr Julian Eumart. Dziś nazywanie mężczyzny głową rodziny jest źle widziane. Bóg jednak nie przejmuje się poprawnością polityczną. Stworzył rodzinę i wyznaczył ojców na głowy swoich rodzin. Nie, to nie oznacza, że mężczyźni są lepsi od kobiet. Największa istota ludzka, która kiedykolwiek żyła na świecie, nie była mężczyzną, lecz kobietą. To Maria, Matka Boga. Jezus jest osobą boską. Jezus i Maria byli szczęśliwi, że w ich domu decydujący głos miał święty Józef. Dlaczego obecnie tak wielu ludzi czuje się obrażonych tym określeniem? Niestety jest to często skutkiem emocjonalnego, fizycznego lub seksualnego znęcania się ojca nad dziećmi. Takie nadużycia sprawiają, że Bogu pęka serce, a jednak kryzys męskości można odwrócić, jeśli tylko mężczyźni zaczną naśladować świętego Józefa. Jego ojcowski przykład świadczy o tym, że siła, autorytet i zwierzchnictwo mają służyć innym. Głowy ogniska domowego zostały obdarowane Józefem. Niedościągłym wzorem ojcowskiej uważności i troski. Papież Leon XIII. Mężowie i ojcowie powinni naśladować świętego Józefa. Rodziny na całym świecie doświadczą rewolucji świętości, jeśli mężowie zaczną naśladować świętego Józefa. Ludzie przestaną uważać najważniejsze fragmenty Nowego Testamentu za obraźliwe, lecz uznają je za życiodajne. Żony, niechaj będą poddane swym mężom, jak Pan, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. On zbawca ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo, aby samemu siebie przedstawić Kościół jako chwalebny, nie mając skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje jak i Chrystus. Kościół, bo jesteśmy członkami jego ciała, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj również każdy z was tak miłuje swoją żonę, jak siebie samego, a żona niechaj ze czcią się odnosi do swojego męża. List do Efezjan, 5 rozdział 22-33. Uczyń świętego Józefa duchową głową swojej rodziny. Przynieś do domu figurę lub piękny wizerunek świętego Józefa. Umieść go w eksponowanym miejscu i często wzywaj jego wstawiennictwa w życiu rodziny. Z czasem zobaczysz różnicę. Drodzy bracia i siostry, małżonkowie i rodzice, sakrament, który was łączy z sobą, jednoczy was w Chrystusie. Jednoczy was z Chrystusem.
Tajemnica to wielka. List do Efezjan 5:32. To Bóg obdarzył was swoją miłością. On do was przychodzi i jest obecny wśród was. Mieszka w waszych duszach, mieszka w waszych rodzinach, w waszych domach. O tym wiedział dobrze święty Józef. Nie wahał się zawierzyć Bogu siebie i swojej rodziny. W mocy tego zawierzenia spełnił do końca misję, jaką powierzył mu Bóg wobec Maryi i jej syna. Wsparci przykładem i opieką świętego Józefa, dawajcie zawsze świadectwo poświęcenia i wielkoduszności. Święty Jan Paweł II. Święty Domek z Loreto. Czy ktoś, kto odwiedził Loreto, nie widział na własne oczy i nie słyszał na własne uszy potężnych dzieł Boga, nie odczuł ich we własnej duszy? Święty Piotr Kanzjusz. Najświętszy dom na świecie stoi we Włoszech. Dobrze przeczytałeś. Stał w Ziemi Świętej, ale się przeniósł. Rodzinny dom Jezusa, Maryi i Józefa znajduje się w włoskim mieście Loreto. Jak tam się dostał? Zaraz przeczytasz prawdziwą historię o tym, jak aniołowie przynieśli z Nazaretu do Włoch dom świętej rodziny. Opowieść ta jest fascynująca, że po jej przeczytaniu prawdopodobnie zapragniesz pojechać do Loreto. Według opinii historyków dom świętej rodziny stał w Nazarecie przez 13 wieków. Potem 10 maja 1291 roku nagle zniknął. Zostały po nim jedynie fundamenty. Wszyscy mieszkańcy miasteczka zauważyli zniknięcie domu. Cała społeczność była zdumiona. Było niemożliwe, aby jeden człowiek lub grupa ludzi rozebrała budynek tak szybko, że nikt niczego nie zauważył. Zgodnie z tradycją dom ten zabrali z Nazaretu aniołowie. W relacjach z mistycznych wizji błogosławionej Anny Katarzyny Emerich opisała jego anielskie przeniesienie. Często mam widzenie, przeniósł świętego domku do Loreto. Bardzo długo nie mogłam w to uwierzyć, ale wciąż to widziałam. Zobaczyłam święty domek niesiony nad morzem przez 7 aniołów. Nie miał fundamentów, ale pod spodem widziałam śniącą, świetlistą powierzchnię. Z dwóch przeciwległych stron było coś w rodzaju uchwytu. 3 anioły niosły dom z jednej strony i 3 z drugiej. 7 unosił się z przodu, zostawiając za sobą długą smugę światła. Fascynujące słowa. Błogosławiona Anna Katarzyna nie zauważyła w swoich wizjach, że aniołowie najpierw zabrali dom z Nazaretu do Trastu, leżącego w dzisiejszej Chorwacji. W tamtym czasie ten region nazywano Ilirią albo Dalmacją. Dlaczego aniołowie tam go zanieśli? Jaki w ogóle był sens tych przenosin? Święty domek przyniesiono w 1291 roku. Powód zabrania go przez aniołów z Nazaretu został wyjaśniony 3 lata później. W 1294 roku miasto Nazaret sporządlowali muzułmanie. Gdyby dom świętej rodziny pozostał w Nazarecie, muzułmanie by go całkowicie zniszczyli. Bóg przywdział świętokradztwo, przewidział świętokradztwo i wysłał swoich aniołów, aby przenieśli dom gdzie indziej. Przez stulecia Bóg wykorzystywał ludzi takich jak na przykład święta Helena do przenoszenia relikwii świętych przedmiotów związanych z Jezusem, Marią oraz świętymi Ziemi Świętej i umieszczenia ich w bezpiecznych miejscach. Święty John Henry Newman odwiedził kiedyś święty domek i
sformułował bardzo wynikliwą uwagę o jego przeniesieniach. Napisał tak. Ten, który sterował arką Noego po wzburzonych falach morza, zalewającego świat i zamknął w niej wszystkie żywe istoty, ukrył ziemski raj. Powiedział, że wiara przenosi góry, karmił tysiące przez 40 lat w jałowej głuszy. Unosił Eliasza i trzyma w ukryciu aż do końca. Mógł czynić także ten cud. Stało się tak, że my możemy oglądać wszystkie pamiątki po naszym Panu i Jego świętych, zgromadzone w sercu chrześcijaństwa, a zabrane z krańców świata, gdzie powoli darło się pogaństwo je otaczało, to znaczy jego relikwie. Święty Augustyn opuścił Hipponę, prorok Samuel i święty Stefan porzucili Jerozolimę. Kołyska, w której leżał nasz Pan, opuściła Betlejem razem ze świętym Hieronimem. Krzyż wykopano, święty Anastazy wyruszył do Wenecji, mówiąc: krótko, nie trudno mi w to uwierzyć. Czemu aniołowie zanieśli dom najpierw do Chorwacji, dlaczego nie prosto do Włoch? Nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Być może Bóg pragnął pobłogosławić ziemię chorwacką obecnością świętego domku, zanim znajdzie się on w miejscu przeznaczenia. Jezus kiedyś uzdrowił głuchego powoli, w kilka etapach, nie natychmiast. Dzięki kilkakrotnym przeniesieniom domu przez aniołów w różne miejsca świata, zanim ostatecznie stanął w Loreto, było wielu świadków jego cudownego znikania i pojawiania się. Boża zgoda na wielokrotne przenosiny domku przed postawieniem go w Loreto dowodzi, że nie przynosili go ludzie, tylko święci aniołowie Boga. Przyjrzyjmy się z bliska wszystkim cudownym przeniesieniom świętego domku. 10 maja 1291 roku, w dniu, w którym dom świętej rodziny zniknął z Nazaretu, mieszkańcy wioski Trasat w Chorwacji byli świadkami nagłego pojawienia się nowego budynku. Nikt nie wiedział, jak tam się znalazł. Co ciekawe, ludzie zauważyli, że cztery ściany domu stoją bezpośrednio na ziemi. Nie było fundamentu. Domek stał w Chorwacji 3 lata, a następnie 10 grudnia 1294 roku nagle w cudowny sposób zniknął. Nikt z mieszkańców wioski nie wiedzieli, gdzie jest, i nie widzieli jego przenosin. Pozostał po nim jedynie ślad na ziemi. Do dziś w kościele chorwackim, w Traście, zaznaczone jest dokładne miejsce, w którym święty domek stał przez 3 lata. Dokąd dom trafił z Chorwacji? Aniołowie zanieśli go przez Adriatyk do miasta Piceno we Włoszech. Niezwykłe, że wydarzyło się tam to samo. Nikt nie wiedział, jak dom przenoszono, ani nie widział, skąd się tam wziął. Dom pozostał na miejscu przez 8 miesięcy. Stał w Piceneto tak krótko, ponieważ rabusie zaczęli okradać pielgrzymów. Wielu przybywało z Chorwacji, którzy odwiedzali święty domek. W sierpniu 1295 roku budynek znów zniknął. Pojawił się ponownie niedaleko Piceneto, na wzgórzu należącym do 2 braci. Wybuchł spór między nimi o to, kto jest właścicielem domu. Bracia nie potrafili go rozstrzygnąć. Zaczęli wyzyskiwać pielgrzymów i gromadzić zyski. Święty domek pozostał na ich ziemi tylko kilka miesięcy, a potem znów cudownie zniknął. Pod koniec grudnia 1295 roku aniołowie zabrali święty domek i postawili orzut kamieniem od poprzedniej lokalizacji na tyle jednak daleko, aby nie znajdował się na ziemi braci. To miejsce nosi nazwę Loreto. Tam święty domek stoi do dziś. Cud,
Czterokrotnego przeniesienia świętego domku przez aniołów stał się przyczyną, dla której Kościół katolicki ogłosił Matkę Bożą loretańską patronką lotników. Skąd wiemy, że ta opowieść jest prawdziwa? W roku 1296, rok po przybyciu świętego domku do Loretta, Kościół katolicki wyznaczył 16 wysłanników do przeprowadzenia śledztwa. Odwiedzili oni Loretto, Chorwację i Nazaret. Przeprowadzili szczegółowe badania, aby sprawdzić przebieg wydarzeń. Najpierw pojechali do Loretto. Na miejscu w Loretto przeprowadzili dokładne pomiary budynku, notując wszystkie szczegóły. Następnie wyruszyli do Trustu, Chorwacji, na miejsce, w którym stał dom. Zmierzyli ślady pozostawione w ziemi przez ściany. Później wybrali się do Nazaretu, aby porównać pomiary z Loretto i z Trustu z oryginalnymi fundamentami. Trudno w to uwierzyć, ale we wszystkich trzech miejscowościach Loretto, Trust i Nazaret wymiary były dokładnie takie same. Nie było żadnych rozbieżności. Wszystko idealnie pasowało. Kilkaset lat później naukowcy przeprowadzili analizę chemiczną kamieni, z których zbudowano ściany świętego domu w Loretto. Przebadano również chemicznie drewno użyte do konstrukcji sufitu. Co odkryto? Ściany świętego domku są zbudowane z kamieni występujących wyłącznie w okolicy Nazaretu. Również drewno w suficie pochodzi z tej samej okolicy Nazaretu. Ustalono nawet, że zaprawę użytą do budowy domu zrobiono z materiałów pochodzących z Ziemi Świętej. Skutkiem ogłoszenia wyników badań było rozpoczęcie budowy większego kościoła wokół domu, który miał pomieścić pielgrzymów liczne przybywających do Loretto. Potwierdzając prawdziwość tych cudownych wydarzeń, pielgrzymi zaczęli przyjeżdżać co roku do Loretto z Trastu, prosząc Boga, aby przeniósł święty domek z powrotem do Chorwacji. Od 1295 roku, czyli od przybycia świętego domku do włoskiego Loretto, prawie 50 papieży potwierdziło jego cudowne przeniesienie przez aniołów. Czasem nazywając to translacją domu świętej rodziny. W XV wieku dwóch papieży doznało w nim cudownego uzdrowienia. W wieku XVI święty domek otoczono ufortyfikowaną bazyliką, która miała go chronić przed atakami muzułmanów. Później, aby jeszcze bardziej wzmocnić budynek, obłożono go marmurem kalaryjskim. Prawie wszyscy papieże po Piusie II. Jednym cudownym uzdrowieniem papieży XV wieku mówili o cudownym przeniesieniu. Święty Alfons Maria Liguori. Dlaczego Bóg i Kościół podjęli takie środki, by zachować ten dom? Ponieważ to miejsce wcielenia, zgodnie z tradycją, Maria urodziła się i wychowała w świętym domku. Tu ukazał się dziewicy Archanioł Gabriel i Słowo stało się ciałem. To dom nadprzyrodzonych cudów. Mówi się, że Maria urodziła się w mieście Nazaret i w rzeczy samej, w tej samej izbie, w której okryta cieniem przez Ducha Świętego, później poczęła po pozdrowieniu anioła. Święty Hieronim. Loretto oddają cześć prawdziwemu domowi z Nazaretu. Ten dom z wielu powodów jest drogi Bogu. Zbudowano go pierwotnie w Galilei, a później oderwano od fundamentów, przeniesiono boską mocą przez morza najpierw do Dalmacji, a stamtąd do Włoch. Błogosławiony dom, w którym Przenajświętsza Dziewica wybrana przed wiecznością i całkowicie wolna od grzechu pierworodnego była poczęta, urodziła się i wychowała. Gdzie posłaniec z nieba pozdrowił ją jako pełną łaski, gdzie stała się matką jedynego Syna Bożego.
błogosławiony papież Pius IX. Święta rodzina mieszkała w Nazarecie, w świętym domku. Jest on często nazywany świętym domkiem Maryi, ale zasługuje również na to, aby go nazywano świętym domkiem Józefa. Nie jest pewne, kiedy i jak święty Józef wszedł w posiadanie tego domu, ale najprawdopodobniej było to konsekwencją jego małżeństwa z Maryją. Najnowsze wykopaliska prowadzone w pobliżu bazyliki zwiastowania wykazały, że dom z okresu dzieciństwa Maryi stał się schronieniem świętej rodziny. Kiedy pielgrzymi przybywają do Ziemi Świętej, zwykle jadą do Nazaretu obejrzeć bazylikę zwiastowania, gdzie kiedyś stał święty domek i gdzie pozostały fundamenty izby wcielenia. Wielu pielgrzymów nie ma pojęcia, że niedaleko bazyliki znajduje się warsztat świętego Józefa. Według tradycji, kiedy Józef zaręczył się z Maryją, ale zanim zamieszkali razem, przebywał on i pracował we własnym domu po sąsiedzku. Później wybrali na wspólne mieszkanie dom rodzinny Maryi, a Józef w swoim domu rządził warsztat. Dzięki temu łatwiej nam zrozumieć, dlaczego święty Józef był nieobecny w czasie zwiastowania, gdy anioł przybył do Maryi i wtedy jeszcze nie mieszkali razem. Święty domek jest wyjątkową relikwią, którą odwiedziły setki, a nawet tysiące świętych. Przed przeniesieniem do Loreto oglądali go w Nazarecie święty Franciszek z Asyżu, święta Helena. Po mistycznych przeniesieniach do Loreto niezliczeni święci pielgrzymowali, aby go zobaczyć. Byli wśród nich święty Ignacy Loyola, święty Franciszek Savery pielgrzymował do Loreto przed wyruszeniem z misjami do Indii. Święty Franciszek Borgia, święty Karol Boromeusz, święty Piotr Kanizjusz bronił prawdy o świętym domku przeciwko protestantom, którzy nazywali to legendą. Święty Alojzy Gonzaga, święty Jakub z Marchi, święty Stanisław Kostka, Franciszek Salezy, święty Alojzy Guanella, święty Wawrzyniec z Princi, święty Benedykt Józef Labre tak często odwiedzał święty domek, że nazywają go świętym z Loreto. Święty Franciszek Caracciolo, błogosławiony Antoni Grassi, wychował się niedaleko świętego domku. Pewnego razu w trakcie klęczenia do modlitwy uderzył w niego piorun, co go cudownie uzdrowiło z trwających całe życie bólów spowodowanych niestrawnością. W rezultacie przysiągł raz w roku pielgrzymować do świętego domku. Święty Alfons Maria Lugeri kiedyś stwierdził, że zostawił swoje serce w Loreto. Święty Maksymilian Kolbe, święty Josemaria Escriva de Balgue 7 razy odwiedził święty domek i zawierzył Opus Dei Marii Loreto, święty papież Jan XXIII i święty Jan Paweł II. Święta Teresa Dzieciątka Jezus odwiedziła święty domek w roku 1887. gdy przyjechała z ojcem do Rzymu. Tak opisała tę wizytę w swojej autobiografii. Szczęśliwa byłam, kiedy znalazłam się w drodze do Loreto. Nie dziwię się, że tę właśnie okolicę wybrała Najświętsza Panna na przeniesienie swego błogosławionego domku. Pokój, radość, ubóstwo panuje tam wszechwładnie. Wszystko jest proste i prymitywne. Kobiety zachowały swój wdzięczny strój włoski i nie przyjęły, jak w innych miastach, mody paryskiej. Słowem Loreto oczarowało mnie. A cóż dopiero powiedzieć o świętym domku? Ach, jakże głębokie było moje wzruszenie, kiedy znalazłam się pod tym samym dachem, co święta rodzina. Czcią oglądałam ściany, na których spoczywały boskie oczy Jezusa.
stąpała po ziemi, zroczonej potem świętego Józefa, gdzie Maria nosiła Jezusa w swych ramionach, a przedtem w swym dziewiczym łonie. Widziała maleńką izdebkę, w której anioł stąpił do Najświętszej Panny. Włożyłam swój różaniec do miseczki Dzieciątka Jezus. Jakże urocze to wspomnienie. Święty domek to relikwia pełna mocy. Jezus, Maryja i Józef mieszkali w nim, spali, jedli, modlili się. Jego siła jest tak potężna, że diabeł nie chce mieć z nią nic wspólnego. Błogosławiony Baptysta z Bagnoli, z Mantui. 1447-1516. W tych latach żył. Przełożony generalny zakonu karmelitów w latach 1513-1516, który otaczał kultem Święty Domek, pozostawił taką relację naocznego świadka egzorcyzmu nad kobietą przeprowadzonego w Świętym Domku w Loreto 16 lipca 1489 roku. Nie pominę niczego, co widziałem na własne oczy i co słyszałem na własne uszy. Zdarzyło się, że pewną zamożną i wysoko urodzoną damę z Francji imieniem Antonia, która dość długo była opętana przez złe duchy, przywiózł jej dom do tego świętego miejsca z nadzieją, że może będzie uzdrowiona. Gdy pewien ksiądz imieniem Stefan, wzór człowieka, czytał nad nią zwyczajne egzorcyzmy, jeden z demonów, który się przechwalał, że podżegał do rzezi niewiniątek, zapytany ku jego zmieszaniu, czy to była izdebka niepokalanej dziewicy, odpowiedział, że rzeczywiście nią była, ale wyznał to wbrew swojej woli, przymuszony przez Marię do ogłoszenia prawdy. Ponadto wskazał miejsce w świętym domku, w którym spotkali się Gabriel i Maria. Święty domek ma nawet swoje święto liturgiczne. 12 kwietnia 1916 roku papież Benedykt XV wydał dekret ustalający 10 grudnia dorocznym liturgicznym świętem przeniesienie świętego domku. Do dziś jest ono uroczyście obchodzone w Loreto. W tym najświętszym domku rozpoczęło się zbawienie człowieka dzięki wielkiej, wspaniałej tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem. W biedzie tego skromnego domostwa żyły te wzory rodzinnego życia i harmonii. Czyż nie dzięki niesłychanemu cudowi ten święty domek został przeniesiony nad lądem, nad morzem, z Galilei do Włoch? Przez nadzwyczajny akt szczodrobliwości ze strony miłosiernego Boga, umieszczonego najpierw w naszym pantyfikalnych włościach, gdzie przez wiele stuleci był obiektem kultu wszystkich narodów świata, gdzie olśniewa nieprzebranym ciągiem cudów błogosławiony papież Pius IX. Święty domek z Loreto jest chatą, w której Boże Słowo przyjęło ludzkie ciało, a został przeniesiony dzięki działaniu aniołów. Jego autentyczność potwierdzają starożytne pamiątki oraz nieprzerwana tradycja, jak przez świadectwo suwerenów pontyfikalnych, powszechną zgodę wiernych i ciągłe cuda, które się wydarzają nawet w dniu dzisiejszym. Papież Benedykt XIV. Litania do świętego Józefa. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Światło Patriarchów, módl się za nami. Oblubieńcze Boga Rodzicy,
módl się za nami, przeczysty stróżu dziewicy. Módl się za nami, żywicielu Syna Bożego. Módl się za nami, troskliwy obrońco Chrystusa. Módl się za nami, głowo Najświętszej Rodziny. Módl się za nami, Józefie Najsprawiedliwszy. Módl się za nami, Józefie Najczystszy. Módl się za nami, Józefie Najroztropniejszy. Módl się za nami, Józefie Najmężniejszy. Módl się za nami, Józefie Najposłuszniejszy. Módl się za nami, Józefie Najwierniejszy. Módl się za nami, Zwierciadło Cierpliwości. Módl się za nami, Miłośniku Ubóstwa. Módl się za nami, Wzorze Pracujących. Módl się za nami, Ozdobo Życia Rodzinnego. Módl się za nami, Opiekunie Dziewic. Módl się za nami, Podporo Rodzin. Módl się za nami, Pociecho Nieszczęśliwych. Módl się za nami, Nadziejo Chorych. Módl się za nami, Patronie Umierających. Módl się za nami, Postrachu Duchów Piekielnych. Módl się za nami, Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Bóg Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się. Boże, Ty w niewysławionej opatrzności wybrałeś świętego Józefa na oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna. Spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć, jako opiekunowi zasłużyli na Jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.